Zwróćcie uwagę na tylne koła. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Ej, wiecie co dzisiaj sprawdzimy? Dzisiaj sprawdzimy sobie Hammera. Ale nie będę używał tych sztuczek do zmiany daty w systemie, żeby mieć dostęp do tego Hammera już dzisiaj. Sprawdzę go sobie tak pokrótce w tym trybie czasowym, gdzie możemy sobie furki testować. Właściwie gdzie musimy zdobyć czas, bo teraz można go sprawdzić. I zobaczymy, na ile dogłębnie uda mi się to zrobić. Możemy nim tylko chwilkę się tutaj pobawić, ale ja już sobie tą czasówkę zrobiłem i zauważyłem kilka ciekawych rzeczy w tym Hammerze. Może już nawet przed chwilą jedną zauważyliście. Nie wiem, na ile będziemy mieli możliwość interakcji z tym samochodem tutaj podczas wyścigu. Zaraz zobaczymy. Przede wszystkim wiecie, że w Forzie Horizon 5 tylne skrętne osie nie są niczym wyjątkowym. I tutaj w Hammerze też te osie się skręcają tylko nie wiem, czy o 10 stopni? Chyba o 10 stopni. Zwróćcie uwagę na tylne koła, że one się skręcają i o ile w tych takich sportowych samochodach, no wiadomo, że fajnie, bo samochód łatwiej skręca, lepiej, fajniej pokonuje zakręty, tak jakby bokiem, o tyle w Hammerze jest to oczywiście super, ale przy niskich prędkościach zauważyłem, że samochód dziwnie się prowadzi. To znaczy taka wielka szafa staje się nagle mega zwrotna i dobrze się tym manewruje, jadąc sobie z niskimi prędkościami, jakbyśmy chcieli gdzieś tam nawet po mieście sobie pośmigać. Już nie mówię o, wiesz, rzeczach offroadowych. Zauważyłem, że samochód ciekawie się buja, jak jedziemy sobie po takim równym. Wygląda potężnie, ładnie. Znaczy mi się trochę nie podobają elektryki, bo wiecie, te baterie, najgorsze w tych elektrykach są baterie, ale cała reszta mi się mega podoba, czyli to, że mamy silnik elektryczny zamiast skomplikowanych silników spalinowych, mamy po prostu napęd elektryczny, który jest sporo lepszy od spalinowych pod wieloma względami. Natomiast tutaj zastosowano system tych skrętnych kół z tyłu i o ile nie jest to nic nowego w motoryzacji, o tyle w Hammerze jest coś takiego jak crab walk, czyli samochód może poruszać się prawie że w bok, tak w bok do przodu, w bok, no, do przodu. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Po ukosie, o, może po ukosie może się poruszać. Oczywiście jest bezdźwięczny. Nie, no dobra, jakiś tam dźwięk ma. W Forzie, w rzeczywistości chyba nie bardzo. Jak myślicie? Tak, i przy większych prędkościach te tylne koła nie skręcają nam się już tak mocno, ale sam fakt, że samochód przy niskich prędkościach fajnie się prowadzi, tak skręca dziwacznie, to daje fajne wrażenie. No i co my tutaj mamy? Mamy tu ikonkę informującą nas o tym, że możemy zrobić jakąś konwersję tego samochodu i już widzieliśmy na epizodzie Let's Go bodajże, że tu można ściągać dach, ale jeśli jestem w wyścigu, to tego nie mogę robić. Pytanie, czy coś jeszcze z tym samochodem możemy dodatkowo sobie zrobić, jak już on będzie nasz? Niestety dopiero za 3 tygodnie, bo w momencie, kiedy nagrywam ten film, to długo jeszcze muszę czekać, aż się to pojawi. Tutaj jest takie jakby pokrętło, widzicie? I tutaj wybiera się właśnie ten tryb crab walk. I nawet w Fordzie to jest tutaj, chodzi mi o konkretnie o ten tryb tutaj. Jak sobie dłużej przyciśniemy ten przycisk, to samochód skręca kołami tak jak jest tutaj na tej ilustracji i wtedy samochód może się poruszać prawie że bokiem. Może wyjechać z trudnych miejsc, a myślę, że w takiej wielkiej krowie wyjeżdżanie z trudnych, ciasnych miejsc to jest jednak ważna rzecz i taki crab walk może się tu przydać. Baterię mamy tu przeogromną. Zobaczcie, prześwit tego samochodu wcale nie jest potężny, patrząc na jego gabaryty, zgadza się? Cały ten spód tutaj to jest jedna wielka, potężna bateria, która napędza całe to 3-tonowe, ponad chyba 3 tony waży, czy 4, już nie pamiętam, czy 3,4, czy 4,3, chyba 3,4 tony. Także trzeba mieć już uprawnienia na ciężarówkę, żeby to prowadzić. I całe tutaj to na dole, zobaczcie, tu jest nawet jakaś chyba wentylacja albo coś takiego. Całe to tu na dole to jest jedna wielka bateria. I wyobraźcie sobie, jak jedziecie sobie na offroadzie, wjeżdżacie na jakiś kamień, podejrzewam, że tu jest jakaś
potężna płyta, która chroni tą baterię przed uderzeniami, ale wjeżdżacie sobie na jakiś kamień, uszkadzacie ogniwo i co? I zaczyna wam się samochód palić i jelo? I jesteście 200 km od domu i co? Nie możecie wrócić? Nie, sorry, 200 km nie możecie być od domu, byście nie dojechali. Nie no, taka wielka maszyna, w sumie ciężko powiedzieć, ciężkie, wielkie koła, opór aerodynamiczny, coś w stylu szafy, nie? Jakbyśmy szafę zrobili, opór aerodynamiczny jakiejś tam szafy, komody czy czegokolwiek, czy może raczej budynku jednorodzinnego, podejrzewam, żeby miał taki sam współczynnik oporu jak ten Hummer. No kurde, co oni mają z tymi... Ach, nie wiem, no fajnie to wygląda, nie? Ale strasznie nieekonomiczne. To jest... Ach. Wiecie tak w ogóle, że... Już nie mówię o tym Hummerze, ale na przykład w takim elektryku, jak macie baterię, na przykład w Tesli 85 nawet, jak wyciągniecie sobie baterię z tej Tesli, to możecie przez 2 dni zasilać dom jednorodzinny na z pełnej takiej baterii. Tyle energii jest potrzeba, żeby napędzać masę pojazdu osobowego. Ile tam Tesla waży? Ponad, gdzieś w okolicy 2 ton, no nie? Razem z tą baterią. Tyle energii to w sobie ma. To są jakieś hardkorowe sprawy, no. Tak czy inaczej, no raczej w Forzie Horizon 5 tego trybu Crab Walk nie będziemy mieli. Jedyne co będziemy mogli zrobić, to właśnie ściągnąć ten dach. On się chyba ściąga tylko z przodu. Takie elementy tego dachu się ściągają. I tyle. Bardzo dobrze się to prowadzi, oczywiście driftuje, ciężko żeby nie driftowało, jak jedziemy 100 na godzinę i... No nie wiem, jakie tu by musiały być opony, żeby mieć pełną trakcję, chyba szerokości tego samochodu. Mimo wszystko, mimo że o tym co wam powiedziałem, że to takie niefajne i tak dalej, to przejechałbym się takimi samochodami, naprawdę. Ja w ogóle lubię wszystkie pojazdy, niezależnie od tego jakie one są, czy to są ciągniki, czy jakieś kombajny, czy nie wiem, samoloty, samochody, ciężarówki. Wszystkim chciałbym pojeździć i sprawdzić, bo po prostu lubię pojazdy. Elektryki mają, wiecie, swoje wady, ale mimo wszystko są to pojazdy ciekawe, no, bo jest to coś innego niż spalinówki. I mimo, że są jakie są, no to dla każdego fana motoryzacji wydaje się to być bardzo, bardzo ciekawe, nie? Tutaj jeszcze mamy masę rzeczy, które sobie posprawdzamy dokładniej w Forza Vista. Dzisiaj tak sobie tylko na szybko przejrzeliśmy, co ten samochód oferuje, jak on wygląda, ale chyba Forza nas nie zaskoczy tymi fajnymi trybami, które są mega lansowane przez GMC, że ten samochód ma właśnie ten Crab Walk. To jest dosyć charakterystyczne dla tego pojazdu, więc tutaj mamy taką wersję demo w Forzie Hummera. Może w następnej edycji Forzy Horizon wprowadzą jakieś tam dodatkowe feature'y do tego typu samochodu. A na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście na takim przeglądzie Hummera elektrycznego. Trzymajcie się, na razie. Cześć.